Siema ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Jedi Fallen Order. Lecimy w kolejny odcineczek. No i co? Nie chcę mi się z nim pizgać, ale chyba nie mam wyboru, a ten gdzie poleciał? A jednak nie mam ten, a jednak... Take a look at the detail on this park. The distinctive striations. It can only be a Rosia tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. No dobra, ale co mi po tym? Kurwa, gościu się obudził. Mistrz Kurtowa odkrył świątynię wzniesioną ku czci mędrca Eil Rama. I z badania ujawniło kolejne tajemnice starożytnej kultury, w tym fascynację, jaką przejawiała Kashyyykiem. Powiecie, to dobrze czytam. Oczy ojczystym światem Łukich. Pragnąc dowiedzieć się więcej, Kurtowa udało się na Kashyyyk, by zaczerpnąć mądrości Tarfula, wodza Łukich i starego ducha. No dobra, ale co z tym teraz mam zrobić? Jezus, tutaj będę miał przejście. Inaczej będę musiał... No w sumie i tak muszę się z nim teraz pisać chyba. Bo inaczej będę musiał dymać naokoło. Oho. Stary wstał. On wstał, stary wstał. Co ją w czasie wykonania podejrzewa tego, że będzie... Aha, dobra, takie coś, dobra, okej, 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 okej. Gadem. Kurwa, co on robi? Pojebany jakiś. Dobra, niech on zrobi te swoje kuleczki mocy. Gość, rób ty coś. Oła. Oła! No żeś mnie jebnął teraz. No dobra, nie był on jakiś mega ciężki. Skanowanie. Kurde, halo. Że mi się troszeczkę zbroczył. Sarkofag Eil Rama. W tym prasnym sarkofagu Zepho znajdują się szczątki mędrca Eil Rama. Jego pierwszy z nich nawiązał stosunki z mieszkańcami Kashyyyku i gorąco pokochał przyrodę tej planety. Teraz jego szczątki spoczywają pod korzeniami skamieniałego drzewa Froshir. Chuj wiecie, to dobrze czytam, Boże Święty. Aha, kolejny stary. Poczekajmy, czy myśmy wrócili tutaj? A to dobra, wiem gdzie my jesteśmy. Ja mogę coś tutaj chyba zrobić, tylko będę musiał jeszcze tego starego ogarnąć. W sumie teraz to nie będzie to jakoś specjalnie mega ciężkie. Czekajcie, mogę to jeszcze popchnąć dalej? Nope, dobra. Nie mogę tego tam pchać dalej. Ale mogę się zająć starym, czekajcie, gdzie ja miałem gdzieś tutaj miejsce do medytacji. Bo w sumie z tym bym sobie ogarnął. O, tutaj jest halo. Tylko nie wiem, czy tamte mi się nie zespi tutaj. Jak tak będzie, to troszeczkę w dupie. Dobra, naładujmy sobie to. Z tym sobie ogarnijmy. Dobra, ale to akurat mi się teraz nie przyda. Bo nie mam już... A teraz mam... O kurde, ale mi się teraz tutaj odblokowało... Zdolności, chryste panie. Zwiększa dystans pokonany przez Kala w trakcie uderzenia z doskoku. Za jeden punkt, zobaczmy najpierw. Karol zyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze systemu BD1. O, to można nam się przydać w sumie. Zwiększy maksymalne zdrowie Karola. U, to sobie chyba wezmę. Karol zyskuje więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników, zyskuje jej część, gdy jego ataki są blokowane. Okej. Okay. Przytrzymanie pchnięcie pozwala Karolowi odpychać grupy wrogów i wytrącać dużych przeciwników z równowagi. Okej. Okay. Nie wiem, myślę, że najpierw to odblokujmy. Nam się jak na razie chyba to bardziej przyda. Zwiększono maksymalne zdrowie, okej. Okay. Tam się chyba jak na razie bardziej nam przyda. I odpocznijmy sobie teraz też.
żeby nam się z tym ogarnęły. Zdrowie full. I teraz pytanie, czy stady wstał? Nie wiem, co to tam było. Tam się stady chyba nie zespił, nie? Raczej nie, dobra. Dobra, idziemy tutaj do tego starego pijanego. Come on, bitch. Dawaj, lecimy z koksem. Boże, czy ty bycie? Kościół! O, dobra. Dobra, to mu nic nie robi. Okej, okej. Muszę pamiętać, że to mu nic nie robi. No, pizgoj mnie czymś. Tylko ja się pytam, jak ja mogę tutaj sobie odzyskać troszeczkę tej mocy. W sumie tego nie wiem. Ła! No i teraz bym chyba zjebał to. Teraz nie mam w ogóle już mocy. Kurde mać, no. A bycie. Czekajcie, niech mi się naładuje troszeczkę moc. Żeby cię gnoił. Strasznie dużo czasu miała, że nie mam, wyprostuję tamtą. Dobra, jest jeszcze na jeden ten, na jeden raz, gościu. Ale nie tak blisko, no chopie. Okej. Tego nie znałem, ale już poznałem. Skanuję go. Zarzęk grobowca. Silnik powoli chronieni centralnymi rdzeniami energetycznymi. Gdy rdzeń energetyczny zacznie świecić, można wyciągnąć go poza ciało, co umożliwia zdalne zadanie strażnikowi. Zadanie strażnikowi krytycznego ciosu. Boże święty, a czy da się umiem. Dobra. To nieco wiemy. Teraz tak. Czy ja mógł tutaj przejść, czy co? Czekajcie, tam się da przejść, tylko... A nie... How? Nie wiem, czy tutaj czegoś nie odblokowałem jeszcze. Czekajcie. A czy ja to mogę popchnąć? Halo? O! Ja to muszę chyba sterować. Ja to muszę chyba tak sterować, żeby to, wiecie, popchnąć. Chyba dobrze to popycham, czy nie? Czy zrypałem teraz? Think there's more spheres around here? Me too. Let's keep checking. No nie, rozejrzyjmy się tylko jak na razie. Ugadnijmy tą jedną. Tam masz iść. Tam jest twoje koryto. O właśnie. A właśnie, coś mi się tutaj otworzyło. Aha, tylko że teraz mi się tu zamknęło. No to będzie troszeczkę cięższe niż mi się wydawało. Tego co widzę. Wiecie, co ja tutaj mam? Tutaj mam coś do odwalenia. No muszę jeszcze jakąś sferę znaleźć. Co najmniej jeszcze jedną. Bo tutaj to jest troszeczkę za mało tych sfer. Coś to było gdzieś do odwalenia, tutaj coś jest. Aha, dobra. Dobrze, że nie poszedłem dalej, bo bym spadł i bym się zabił. Dobra. Idealnie. Idealnie calculated. O, w mordę. Aha, tam mam się złapać.
Husiu, boju, husiu. O kurwa, boju. Żebym się wybujał, nie? Myślałem, że tam muszę doskoczyć. Ale przynajmniej tutaj jest wszystko klarownie opisane. No dobra, jak ja mam tam doskoczyć? Jak ja mam tam doskoczyć? O, to jest pytanie. Nie wiem, czy ja mam tam doskoczyć, czy ja mam razu? Nie no, muszę ja tam doskoczyć, bo tam da się złapać raczej. Tylko, kurde, pytanie jest jak? Łap się. Czekajcie, no kurde. Albo jestem dzbanem. To jest bardzo możliwe. Powinienem tego się złapać. Dobra, o. O to chodziło. A tu mamy echo jakieś. Nie wiem, czy to jest potrzebne to echo, czy nie? This was deliberately destroyed. I can still feel the heat of the act. Zniszczone artefakty. Pozostał się stworzonek artefaktów, które z jakiegoś powodu zostały cały zniszczone. No dobra, czy mam coś tutaj jeszcze do roboty? Halo? No jak na to skoczę, to i tak nie się nic nie stanie, chyba że tam jest jakaś dźwignia. Mówię. Raczej nie. Znaczy tak patrzę, żeby kurde, żeby nie spaść i... Do czegoś to nie było, co miałem jeszcze zrobić, nie? Znaczy coś to mogę zrobić, tutaj coś jest. Tam jest jakieś przejście, czy mi się wydaje? O kurwa. To było jakieś przejście chyba, tak mi się wydaje. Jak to tu wygląda teraz? Teraz dużo jest tutaj tych, kurde, dostępnych punktów. Nie zbadano, co ja tam nie zbadałem, halo. Tutaj coś nie zbadałem jeszcze? Halo? No tutaj coś niby jest, ale... A dobra, to jest to. A czekajcie, właśnie tu się coś otworzyło, to ja tylko nie widziałem, halo. Ja tego nie widziałem, że to mi się otworzyło. Kurde, Kratos w God of War, nie? O, okej. Okay. Mamy kolejną sferę. No dobra, tylko teraz... Aha, ja to mogłem wyrypać po prostu. Mhm. Okej. Okay. No, teraz ją tylko... dopchnij na samą górę. Dobra, i teraz trzeba ją tak ustawić. O, no właśnie tam. Dobra. Jest dobrze. Ja za pierwszym razem nie zobaczyłem, że tam się coś otworzyło. Zacząłem kombinować, gdzie tutaj jakieś te sfery mogę znaleźć. Dobra, i teraz tak. Gdzie mam teraz iść? Bo to jest tam. Jak to mam dojść? Miałem tam dojść? O, to jest pytanie. Czy tutaj widzę jakąś... Nic nie widzę tutaj. No tutaj to mi nic nie da. Tutaj widzę coś jest... wyłamanego. Tutaj jest coś wyłamanego. A, teraz pytanie. Jak ja tam dojść? Fajnie byłoby tutaj było jakieś przejście, czy znaczy powinno być tutaj jakieś przejście, ale jak widać w ogóle nie, bo tutaj jest w ogóle miejsce na kolejną sferę. Wiecie, gdzie jest teraz mój punkt taki, wiecie? Gdzie jest mój punkt?
czyli teraz mam wrócić na tego, na Jastrzębia, czy jak to się tam zwie. Ale ja bym waluty zostać jeszcze trochę i ten. I obadać tutaj troszeczkę. Bo tutaj ciekawe rzeczy mogą być. O kurde. Nożem doskoczył. Dobra, udało mi się. Teraz pytanie. Oczywiście lagi jak zawsze. Teraz pytanie mam takie. Gdzie mam tutaj coś do rozwalenia? Tutaj niedaleko coś było. A no tak. O Jezu, jeszcze te podchawy tutaj są. No, najgorzej. O, jak fajnie, że spadłeś. Frajer. Frajer. Dobra. Gdzie jest ten punkt? Tam gdzieś jest coś, co muszę otworzyć. A, żebym otworzył. A tutaj coś jest. Że tam chyba raczej nie doskoczę, co nie? Czy doskoczę? I don't think so. To jest kurwa. Aha, tam te podchawy wyrywa. Jak ja tam. A nie, czekajcie, dobra. O kurwa. Żebym zajebał teraz Rogala. Tylko, że będzie teraz, że jak stracę całą ten, całe zdrowie, to będę w dupie. Aha, tu jest jeszcze to gówno. Ła! No nie tak to miało być. Aha, to jest punkt medytacji. No, w sumie naładujmy sobie te stymy. Fajnie, fajnie. Dobra, wyjdź. Czy to jest punkt medytacji po prostu? Żadnych, nie wiem, skrzynek, czegokolwiek, nic tutaj nie ma, tak? A raczej nie. Wywalaj. Dobra, co teraz? Gdzie teraz? Tutaj coś było, okej. Okay. Tutaj teraz coś było gdzieś. Aha, jest. No jest nasz pan ważniak. Tam jest chyba echo z tego co widzę. Fajnie, że to cię pizga, nie? Na razie, nie. Co tutaj jest? To jest jakieś wzmocnione chyba echo w ogóle. The Zepho crafted this artifact as an offering to the wind. It was destroyed intentionally for some reason. Trzeba by zwiększyć swoją moc. Ofiary. Środki starożytnego artefaktu, stworzonego jako ofiara ku czci wiatru, z jakiegoś powodu celowo go zniszczono. Okej. Kurwa, podchawa, wyginaj. Dobra, gdzieś coś jeszcze jest. Gdzieś teraz tutaj, tutaj. No i wrócę w sumie tam, gdzie ten, gdzie zacząłem. Dobra, teraz tutaj muszę skoczyć, hyc tutaj. Chyba czy tam mi się ten stary pijany obudził. Znaczy, czy nie obudził, tylko czy wrócił. Tutaj nic inaczej nie było, nie? Nie, to wszystko badane. Zajebiście. Dobra, i wrócę tutaj gdzieś, żebym zaczął poszukiwania. Tego pijanego nie ma, mnie to cieszy. Hey, didn't we see one of these spheres on the way in? We did swing on it, didn't we?
there's a way to get it down. Którą? Co? Co chcesz sięgać? Nie wiem, czy ty chcesz to sięgnąć, czy co ty chcesz sięgnąć? Gościu. To jest niby jakaś łamigłówka, ale... Ale jakoś nic nie widzę, żeby tutaj coś było. No co ty chcesz to ściągnąć? Czy tutaj nic nie ma? There's gotta be another sphere somewhere. Sfera jakaś? A gdzie ona niby ma być? Czekajcie, coś mi tutaj... Dinga. Messenger. Coś mi Shadow pisze. Ale to później. Hey, didn't we see one of these spheres on the way in? We did swing on it, didn't we? I wonder if there's a way to get it down. Nie wiem, o co mu chodzi. To jest w ogóle jakieś drzewo. To też jest jakieś uderzenie. Poprosi bidę o wskazówkę. Hey, didn't we see one of these spheres on the way in? We did swing on it, didn't we? I wonder if there's a way to get it down. Zaraz się wkurzę i zobaczę w internecie, o co tu chodzi. Dobra. Obejrzałem sobie na YouTubie filmik, o co z tym chodzi. Ogólnie jest dosyć dużo jebania się z tymi kulami. Dosyć dużo roboty jest z nimi. Kurde, stary znowu wrócił. Zajebiście. Więc tak, na sam początek. Tutaj cyk. Nie wiem, że poszedłem na łatwiznę, ale coś mogę poradzić. Czasami tak trzeba. Jak się jest zbanem, to już w ogóle. My friend, this tomb is utterly... sorry. Gdzie to jest? Przyjaciół, powiedziałem na grobowca Eliriama. Powiedziałem, że Zefu mieli kontakt z... to chyba najstarsze miejsce ze śladami Zefu. Tego pojęcia jest wielce i fascynujące. Niegdyś był miejscem prób dla wrażliwych na moc mędrców Zefu. Lecz został przekształcony na szacowane miejsce spoczynku, lecz w tym miejscu największym szacunkiem otarzono samą moc, czy też wiatr życia, jak ją nazwano. To piękny widok. No właśnie, ogólnie z tym wiatrem to jest dosyć dużo powalonych sytuacji. Oni jakby czcili ten wiatr ogólnie. Dobra, teraz tutaj z tym trzeba tak. Cyk, bang. Mamy kulę. O kurde, jak mi miotło. Ta kula teraz się tutaj przebije. No ja teraz będę musiał się bawić ze starym. Ja teraz się muszę pobawić ze starym. O, kurde, zwaliłeś to równo, nie? Rozwaliłem to równo, nie? Dobra, czekajcie, stary się tam wróci. Dawaj, stary pijany. Dawaj moc! Dobra, nie wiem. Jeszcze raz trzeba, bo się nie naładowała moc, nie wiem czemu. Dobra, niech się stary uspokoi. Wracaj na swoje miejsce. Dobra, teraz... Kurde. Dobra. Luźno, luźno, luźno. Uspokój się, stary. Niech cię tutaj nie bije. Trzymaj ten miecz. Oż ty bycie. No, żem zjebał. Z tym! Żem to kurwa zjebał. To ma losowe ataki po prostu. Dawaj, facet. No czemu tej mocy nie ma? Boże święty, że podskakując też tracę moc? God damn it.
Oła, no serio? Jaś mi to dąbałeś? O, dobrze, podskoczyłem. Inaczej miał troszeczkę problemów z tym. Że będzie jak dostanę kurde tak, że będę musiał użyć kolejnego Steama. No kurde mać, twoja matka. Fuck. My life. Ostatnio do dupy te ataki. Trzymaj to jak trzymasz. No wal tym. Dobra, udało się. Okej, dobra, ze stary mamy spokój, jak na razie. I teraz tak, trzeba to ogarnąć tak. Lecisz tam. To poleci tam na górę. Cyk. Tylko nie spadnij, proszę cię, nie spadnij. Dobra, cyk, tam lecisz. Dobra, tutaj się otwiera. Tutaj to idzie na górę. I dobra, i teraz tak, tutaj się odpaliło to, tutaj się odpaliło to. A, i teraz chyba tą kulę trzeba ogarnąć. Czekajcie. A, dobra, zjebałem. Czekajcie, lekko to zjebałem. Czekajcie, tą kulę trzeba na chwilę wywalić. No, nie na taką krótką chwilę. Bo da się tam wskoczyć, tylko... Dawaj. Shit, bycie, kurde. Dobra, czekajcie, bo to wraca. O właśnie, o to chodziło. Musiałem zdążyć tutaj wskoczyć. Dobra, jesteśmy. Skórkę BD1, trawa balsamiczna. Jakaś fajna skórka? Nie, to lepsze. Wyczuj echo. This relic is extremely old, but I get the sense it was part of some type of training ritual for Zephyr Force users. Czekajcie, teraz tak. Muszę nic nie da zrobić. Niektórzy wam się posługujący się mocą Zephyr w dążeniu do osiągnięcia głębszych zrozumień. Dobra, teraz tak. Tutaj wrócimy. Naszego punktu. Teraz trzeba jeszcze coś ogarnąć. A czekajcie, to co to ogarnęliśmy? Musimy się tam dostać na górę. A żeby się tam dostać na górę, trzeba jeszcze coś tu ogarnąć. Czekajcie, tylko kurwa. Zapomniałem co trzeba tutaj jeszcze ogarnąć. Czekajcie, tutaj jest to ogarnięte. Nie wiem, czy to jest z tymi kulami, trzeba się pobawić. Czekajcie, co jest tam na dole? A nie. Nie, tutaj nic nie trzeba chyba robić. Trzeba, halo, bo nawet nie wiem. Czekajcie, puśćmy tą kulę, bo ona musi chyba tam wjechać do środka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Użyjmy tutaj tych prądów. Nie popchnie. No to spoko. A ona nie będzie za duża przypadkiem. Ale za duża. No czyli, że tak się nie da. Okej. Wiem, że się tak będzie dało, ale tak się jednak nie da. Dobra, wlatuj. Tutaj. Trzeba było jeszcze ogarnąć, żeby... A dobra, bo tutaj trzeba było jeszcze to ogarnąć. Tutaj jeszcze trzeba było to ogarnąć.
Dobra, tu też pamiętam, tutaj trzeba było to ogarnąć. Teraz nie pamiętam, czy można to było zrobić dowolną kulą, czy też trzeba było jakąś kulę. Chyba trzeba było tą kulą. Ona tutaj nam się już na nic nie przyda. Tam było się można było wspiąć. I tą kulę trzeba wziąć. I ją trzeba popchnąć, kurde, nie tutaj. No, no, kręć się. Lecisz tam. Teraz tutaj cyk na górę, cyk na górę. Tutaj teraz trzeba czekać. Ona powinna wyskoczyć stamtąd. Dobra, poleciała, poleci tam. Wyleci tędy. Trzeba ją tak złapać. No właśnie. Poleciała nam, a miała trafić tam, mieliśmy ją popchnąć. Dobra, niech nabierze prędkości. Uwaga. Leci. O, dobra, idealnie. Idealnie. Cyk. A teraz ona musi stąd spaść. Żeby nam się to uruchomiło. Tak troszeczkę powiedziałem na prostości. To wszystko ogarnąć. No cóż mogę poradzić. No dobra, jedziemy na górę. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. Dobra, czyli trzeba lecieć teraz na Kashyyyk. Coś tu jeszcze jest? Ciekawego? Dobra, chyba wszystkie rozdziały mamy ogarnięte. A i wracamy na ten sztorm, tak? Oczywiście lagi muszą być. To nie idzie za wysoko przypadkiem? Coś mi się tak wydaje, że to jedzie za wysoko. No, pojechało lekko za wysoko, ale... Aha. Mhm. Zamiast kozłów śnieżnych mamy teraz tych. Mamy teraz tutaj naczynie do lodów, tylko tych szturmowców. Dobra, co tutaj dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze snów BD1. Co jest jednym punktem? Zwiększa maksymalną moc, no to może się przydać. Później ataku po zamachnięciu się mieczem się umożliwia Karlowi wykonanie specjalnego ataku o zwiększonym zasięgu, ok. Podczas piętej biegu po ścianie Karl automatycznie odbija pociski blasterów. Może nam się to przydać, ale to dopiero później. Okej. Przetrzymanie pchnięcia pozwala Karlowi odpychać grupy wrogów i wytrącać do brzmienia z równowagi. Więcej mocy, gdy eliminuje przeciwników. Po co to weźmiemy? Generacja mocy, okej. Dobra. Jeszcze sobie odpoczniemy. No i dobra, możemy mknąć do przodu. Słuchajcie, może sobie weźmy podwójne. A się nas nie spodziewałem w ogóle. A tam ma RPG jebane. Serio? A nie, bo to mi zrobi tą zasłonę. Tak, to mi robię zasłonę. Zajebiście w sumie. Nara. Mamy tutaj gości z DPG-ami, to dosyć dużo ich jest. A bo musimy ich tak chyba dorwać akurat.
chyba mamy jak dorwać ogólnie. O, otwórzmy sobie. Ja nas nie trafią nawet. Chyba, że nie mogą nas trafić. Nowy materiał namiot świetlny osmiryt. Okej. Zabawmy się, panowie. Nada? Oż ty. Oka. Aha, dobra, to mamy tą zasłonę, okej. Wal. Nope. Shit. Tak to mieliśmy zrobić. No i jelówka, nie? Dobra. Czy jeszcze miałem się dostać? Tutaj mogłem się dostać. Tak jest. Cyk, co my tutaj mamy? Nie hello? Ła. O te gnoju. Uwaga! No właśnie, chciałem powiedzieć, że pierdolnie. Czekajcie, bo tutaj już chyba wrócimy, tak, tutaj już możemy wrócić na ten. A coś tam było jeszcze, pamiętam, pod spodem. Coś było jeszcze tutaj ukryte. O właśnie. Aha, echo. Getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. I wonder why. Dobra, możemy sobie wrócić tutaj, bo możemy sobie wrócić tutaj. Tylko tutaj coś było do odblokowania jeszcze. Jak tam nie było lutu, to będzie dobrze. Bo to było coś tutaj, tak? Tak, dobra, nie było tutaj lodu, więc jest dobrze. Oh. Hello. Co tutaj jest? Jakaś skrzynka, tutaj echo. Continue excavating. I want rare artifacts, not useless trinkets. Kopiecka wyjątkowej jaskini. Okej. Tutaj chyba raczej nic nie zrobimy. Tutaj możemy sobie zjechać, ale gdzie my zjedziemy? Tego nie wie nikt. Bo tam na dół zjedziemy. Dobra, no póki się nie przekonamy. Póki nie zjedziemy, to się nie przekonamy. Shit. Wow. Okej. No i oczywiście musiałem to zjebać. No co jest? Czemu ty się nie złapałeś tego? No łap się, Karl! Kurde mać! Hopie, Karl! No, no patrz, on nie chce się tego złapać. Ja muszę coś kliknąć, żeby się tego złapać, czy co? O, teraz dopiero. Wow. No już myślałem, że nie doskoczy, nie? Dobra ludzie, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek. Tak więc jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka, suba z dzwonem. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się i następnego. Pa, pa. Fight back.